Jak udało mi się zorganizować wywiad z profesorem Zanosim? Ta historia jest bardzo ciekawa i bardzo prosta, bo zaczęłam nagrywać kanał YouTube w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku. Nagrałam 10 odcinków i powiedziałam, że to jest pierwszy sezon i zobaczymy, co dalej. Zrobię to i zobaczymy, co dalej. Później nastąpiła przerwa dość długa ale już rosło we mnie niewielkie pragnienie do tego, żeby działać dalej. Pragnienie połączone z frustracją. No i ja tak myślałam sobie, jakiego takiego gościa bym chciała zaprosić. Wyświetliło mi się kilka nazwisk. I nie myślałam jeszcze wtedy o profesorze Zanussim, tylko ja lubię oglądać dużo wywiadów z podcastów, słuchać z inspirującymi ludźmi. I dodałam na Facebooku, udostępniłam rozmowę profesora Zanussiego z z taką lewicową dziennikarką Moniką Jaruzelską. Swoją drogą bardzo ją lubię. Uważam, że prowadzi wywiady. Jest to jedna z najbardziej obiektywnych dziennikarek. Wspaniałe są te rozmowy, bo zaprasza ludzi naprawdę z, od prawa do lewa o różnych poglądach. Udostępniłam na Facebooku ten post z, z, z tą rozmową i, i po prostu napisałam, że niesamowicie inspirująca rozmowa. Um, a w komentarzu odezwał się mój kolega, który wie, że nagrywam wywiady z inspirującymi gośćmi i, i napisała, a może byś chciała. A ja coś odpisałam, nam, chyba, że, że nie śmiem, coś w tym stylu, na pewno tak się czułam. Po czym za chwilę patrzę, a sms-em przychodzi mi numer do profesora Zanussiego. I ja mówię, nie, to jest po prostu niemożliwe. <grywa> A kumpel dobrze wiedział, że, że, że szukam, szukam nazwisk i, i, i osób, które gdzieś tam pociągną moje serce. Więc to była taka niesamowita rzecz, że udostępniłam coś i to się zadziało. Um, I w momencie, jak już miałam listę nazwisk, um, osób, z którymi chciałabym porozmawiać, pojawił się drugi problem, rzecz, która mnie wstrzymywała: to są sprawy techniczne. Ja mam montażystkę, moja przyjaciółka jest moją montażystką która też pracuje dla projektu Szlachetna Paczka, ale nie może ze mną jeździć na wywiady, bo to jednak zajmuje bardzo dużo czasu. Ja jeżdżę po całej Polsce i też jest to dużym kosztem finansowym. Natomiast ja wypożyczałam też kamerki GoPro wypożyczalni. Nie zawsze one były dostępne. To też pojawiał się kolejny, kolejny koszt. I stwierdziłam, że ja muszę sobie po prostu kupić ten sprzęt. Już nie wiem, czy mam nagrywać w aucie, czy, czy w kawiarniach, czy. No, Stwierdziłam, że chciałabym jednak częściej widzieć, patrzeć w oczy temu mojemu rozmówcy, a nie tylko siedzieć obok niego. To jest dla mnie bardziej naturalna forma. I powiedziałam kumplowi: Wróć. Zaczęłam mówić wszystkim praktycznie napotkanym ludziom, że czuję, że, że powinna nagrywać te wywiady, że chcę nagrywać wywiady, ale pojawia się jeszcze problem sprzętu i, i, i muszę rozwiązać ten problem. Więc i zaczęli się zgłaszać do mnie ludzie i podsyłać mi kontakty do osób, które mogą coś wiedzieć w tym temacie. Bo udostępniłam na Facebooku tam raz, że szukam jakiegoś znajomego, kto ma kamerkę GoPro. Nikt się wtedy nie zgłosił, ale zapytałam, czy jest ktoś, kto nagrywa wywiady, więc już pierwsza osoba się zgłosiła, która chciała pomóc, podzieliła się swoim doświadczeniem. Następna, następna. Ja zdecydowałam, dobra, robię mały krok. Kupuję, kupuję tą kamerkę GoPro, znalazłam na eliksie, że jest w Krakowie gościu, który sprzedaje w dobrej cenie, ale tam dopiero za tydzień wracał z jakiegoś urlopu. Ale już po prostu kasa na stole i mówię: kupuję ten telefon, no bo mu już nie daje rady. Tam zrobiłam research i mówię: dobra, dodałam do koszyka i na drugi dzień. Dzwoni do mnie kumpel i mówi: Zuza, wiesz co? Bo ty chcesz nagrywać ten kanał na YouTube, a ja mam dwie kamerki GoPro i ja ci je dam. Kupiłem kiedyś, miałem nagrywać kanał YouTube, jeszcze nic nie, nic nie zrobiłem, a po prostu no, prowadzę firmę i, i mam te kamerki GoPro. No ja po prostu czułam się, jakby mnie święty Mikołaj odwiedził. No jednak wiem, że to inny święty się mną interesował. W każdym razie, słuchajcie, to wypowiadanie tego, co chcesz. To jest ogromna, ogromna siła. No, potem się jeszcze okazało, jak pojechałam do kumpla, który, który pokazywał mi te kamerki. Dał mi jeszcze statywy i mówi: Wiesz co, ja wierzę w to, co ty robisz, i ten kanał YouTube mi się to bardzo podoba. Kupiłem ci jeszcze kamerki bezprzewodowe, mikrofony bezprzewodowe, RODE, żebyś miała i żebyś już nie musiała się niczym martwić podczas tych wywiadów. Nie? Także ja siedziałam przy tym stole, zawalonym po prostu tym sprzętem i ja nie wiedziałam, co się dzieje. Nie? To była taka moja moc wypowiedzianych słów. Nie? A potem posypały się kolejne kontakty do kolejnych osób. I też one zaczęły mi się wyświetlać kolejne osoby, które, które mogłyby coś ciekawego powiedzieć, które gdzieś niosą prawdę, która jest bliska mojemu sercu I, i jakąś taką historię, która mnie porusza. Więc taka jest historia wypowiedzianych słów, i chciałam Was zachęcać do tego, żebyście mówili oficjalnie to, czego, to, czego pragniecie, to, czego chcecie. Wierzę w to, że, że wtedy pojawiają się możliwości. Ja Nawet dzisiaj rozmawiałam z kumplem, który wiem, że od jakiegoś czasu, e, że tydzień temu powiedział mi, że, że zrezygnował z poprzedniej pracy. E, ja tak napisałam i mówię, a czego ty w ogóle szukasz, jakiej pracy? nie? Bo po prostu będę miała otwarte uszy, jak ja to mówię, że szczególną wrażliwość na, na, e, na tę sprawę nie? i... I tak to jest, że słuchajcie, jak kupujemy jakiś samochód, to y, na pewno tak mieliście, że jak chcecie jakąś rzecz kupić, to nagle zauważacie, że wiele osób to ma nie. To jest naturalny taki proces, że wyostrzają się nasze zmysły na to, więc y, wierzę, że, y, że tak jest. No, ja do tego jeszcze y, dokładam y, to, że wierzę w Boga i w tę siłę wyższą, i jak ja robię mały krok zaufania, bo wierzę, że to jest moje. Moje pragnienie i związane z moimi talentami, do tego, żeby też w tym momencie nagrywać te rozmowy, to że ja wykonuję jeden mały krok zaufania, czyli mnie, kurde, kupuję ten telefon, już po prostu trudno, jest mi to nie na rękę kompletnie w tym momencie, ale robię to eee, i po prostu, Panie Boże, prowadź, nie? No i to nagle kamerki GoPro, czas, najlepsze mikrofony, Rode, Bam, i, i te telefony sypiące się. Także moja historia taka krótka. Um, weźcie co chcecie z niej i tyle i działajcie i mówcie o tym czego pragniecie i dziewczyny jak pragniecie kwiatów to mówcie mężom buziaki, pa